Dzisiaj sięgniemy sobie do Ewangelii Łukasza. Nie odejdziemy pewnie od tematu ostatniego, czyli możemy sobie powiedzieć: oto do stołu zasiadły szczęśliwe oczy, szczęśliwe uszy, aby być nakierowani na to, co Bóg chce do nas mówić, czego chce nas uczyć. Bo my wiemy, jakimi jesteśmy uczniami. Ktoś by mógł powiedzieć: no, ja jestem super uczniem. Dobrze. To będzie, kiedy Pan może to rzeczywiście też i o nas potwierdzać, że jesteśmy rzeczywiście tak bardzo pojętnymi uczniami, że lekcje, które On nam udziela, które nam daje, my jesteśmy gotowi rzeczywiście tak skrupulatnie do nich podejść i wykonywać te lekcje, że nie jesteśmy tak, jak często mówimy sobie to w szkołach, gdzie uczeń wie, że ma powiedzieć: to mu się i tak nie przyda, z tego i tak nie będzie za wiele pożytku, do tego tak wcale nie musi się aż głęboko przykładać, starczy, że powierzchownie tylko nad tym przejdzie, jakoś to będzie, jakoś zda. My wiemy, że tutaj co do tej nauki, którą my możemy z łaski Boga rzeczywiście pobierać, nie można przejść pobieżnie. Nie da się przejść pobieżnie, dlatego że po prostu mamy, w cudzysłowie mógłbym powiedzieć, instruktora, który no, jest bardzo skrupulatny w tym, aby praktycznie z nami to dokładnie odrobić. Wiemy, że Bóg rzeczywiście dał nam takiego przeciwnika, który nie robi sobie wczasów, który no, patrzy, mówi: ten to za silny dla mnie. Nawet nie podchodzę, nawet nie próbuję, wybiorę sobie inną ofiarę. Nie, próbuję wszystkich. Wszystkich nas diabeł wypróbowuje i możemy powiedzieć, że to z naszego dobra. Wypróbowuje nas po prostu, abyśmy my sami mogli zobaczyć, jak jesteśmy w stanie rzeczywiście podchodzić poważnie do Słowa Bożego. W Ewangelii Łukasza mamy taką sytuację tutaj przedstawioną w 5 rozdziale, znaną nam bardzo dobrze, bardzo chętnie się ją czyta, tak fajnie się ją czyta, można powiedzieć, tak gdzieś może nawet chwyta ona za serce i możemy patrzeć na tych uczniów, możemy patrzeć na tego Piotra, możemy mówić: no, ten Piotr taki szczęściarz, no, że taki no, Pan stanął na jego drodze akurat wtedy, no, no, dostał coś takiego, a potem jeszcze tak wielki połów ryb. No i właśnie sobie tak przeczytamy o tym wydarzeniu. Zatrzymamy się na pewnym takim szczególnym słowie. Od pierwszego wersetu tu będę czytał. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich pukali sieci. A wyszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak i się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą i przybyli i napełnili obie łodzie, tak i się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Do tego tylko miejsca, ale to, z czym my się właśnie znowu skupimy, to jest właśnie to, co robi tutaj Piotr. Szymon Piotr, kiedy słyszy słowa Pana Jezusa Chrystusa, no wiemy, co odpowiada naszemu Panu, kiedy Pan mówi: wyjedźcie, wypłyńcie na głębie, zarzućcie sieci. Mówi: no, myśmy całą noc łowiliśmy,
i nic. Ale na słowo Twoje. No i Piotr to zrobił oczywiście. Nie było tak, że Piotr powiedział na słowo Twoje, no wypłyniemy. A potem, a po co wypływać? Skoro całą noc nie łowiliśmy, to po co wypływać? Piotr, kiedy mówi, robi to. No a my będziemy chcieli się też wspólnie razem, wiecie, zastanowić, co my jesteśmy w stanie zrobić na słowo Pana. Jak my jesteśmy w stanie podejść do Jego słów. Kiedy, zobaczcie, przecież Piotr nie wiedział, jaki będzie wynik tego. Czy będą te ryby, czy nie będą te ryby, czy będzie to czas może zmarnowany, tylko na to jest znowu włożony jakiś wysiłek i z tego nic? Co Piotr myślał w swoim sercu? My nie wiemy. Ale bynajmniej kiedy zrobił, zapłata była obfita. Nie tylko możemy powiedzieć, że w rybach była ta zapłata, ale Piotr mógł doświadczyć sam na sobie, co to znaczy rzeczywiście posłuchać się słów samego mistrza, co to znaczy uczynić, kiedy on każe, żeby tak zrobić. Możemy powiedzieć, to była ta najgłębsza zapłata, którą w tym momencie mógł tutaj Piotr odebrać. I widzimy, co to w Piotrze wykonało. Od razu Piotr mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo ja człowiek grzeszny. Widzi, kogo ma, bo ona powie teraz przed sobą, kto stanął tutaj, można powiedzieć, na jego drodze. No właśnie, zobaczcie, my mamy Ewangelię, mamy listy, mamy piękne przesłanie, które skierowane jest do nas jako uczniów naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy możemy czytać właśnie same te słowa, które Pan wypowiada i On mówi je do nas. Co my jesteśmy w stanie zrobić z tymi słowami? Czy w Twoim sercu, w moim sercu, czy tam, zobaczcie, może naprawdę powstać to też, tak jak Piotr powiedział, Panie, na Twoje słowo. Panie, na Twoje słowo. Czy my naprawdę, wiecie, mamy to w swoim sercu, że my też chcemy, żeby tak zawsze było. Panie, na Twoje słowo. Panie, ja nie będę dyskutował z Twoim słowem. My wiemy, jaki, zobaczcie, jest człowiek. Człowiek jest niestety taką istotą, która lubi dyskutować. Lubi podjąć dyskusję, lubi wtrącić coś swojego, lubi gdzieś nawet postawić na swoim. Człowiek jest w pewnym sensie, możemy powiedzieć, filozofem, kiedy słyszy słowo, próbuje do niego filozoficznie podejść. A jeśli? Gdzieś swoje jeśli zawsze też i wstawić. No właśnie, jak to jest, zobaczcie, z nami. Mamy taką wielką potęgę słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy na przykład Ewangelię Jana, którą otwieramy, możemy zobaczyć, tam jest największy przekaz słów, jakie możemy znaleźć naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi. Uczniowie mogą słuchać. My możemy słuchać. I teraz, jak my do tego podchodzimy? Czy podchodzimy do tego rzeczywiście z wiarą i na Jego słowo po prostu robimy to? Czy podchodzimy z niewiarą i na Jego słowo tego nie zrobimy? Bo znajdziemy sobie jakieś może wytłumaczenie, znajdziemy sobie usprawiedliwienie, że no nie zrobię tego, nie muszę tego zrobić. Właśnie jak to jest, zobaczcie. Tu mamy piękną lekcję pokazaną, którą wykonał Piotr. I tak jak powiedziałem, otrzymał nagrodę, piękną nagrodę. My też możemy nieustannie mieć tą nagrodę, ale możemy się ograbiać z tej nagrody. Wszystko zależy, zobaczcie, od nas, jak my rzeczywiście podchodzimy do słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą sami dzisiaj wiemy, jak się podchodzi do słów naszego Pana Jezusa. Jak ludzie mówią tak, ale zrobią inaczej. Jak mówią tak, to jest prawda, ale potem przeczą tej prawdzie. Czy my jesteśmy rzeczywiście w tym właściwym miejscu, gdzie możemy rzeczywiście za każdym razem powiedzieć, Panie, na Twoje słowo, choć nie znam wyniku, choć nie znam na powiedzieć tego, co to przyniesie, choć nie wiem, jak to się wszystko zakończy, ale Panie, daj mi na Twoje słowo nigdy nie mówić nie, ale zawsze, żeby na Twoje słowo mogło paść z moich ust, w moim sercu, właśnie tak. Niech nam Pan właśnie pomoże zobaczyć to. Tu mamy sytuację, tak jak powiedziałem, Piotra. Tak jak sam mogłem tego doświadczyć, że to się pięknie czyta.
pięknie się to czyta. No, na początku mówi, no piękna sytuacja, piękne doświadczenie przeżył Piotr. Ale czy ja chcę przeżywać takie doświadczenie? Czy ja chcę poddawać się temu doświadczeniu? Czy może ukryję się przed tym doświadczeniem? Niech je przeżywa Piotr. Niech inni je przeżywają. Ja nie muszę. No ale tak jak powiedziałem, jeśli ja nie muszę, to ograbiam się. Ograbiam się i ograbiam się w tym momencie. A kiedy tak będę się ograbiał, to cóż będzie wtedy ze mną? Czy mogę liczyć na to, że kiedy przyjdzie Chrystus Pan, powie on, wejdź do radości? Czy zamknie mi drzwi w tym momencie? Także chcielibyśmy właśnie sobie to dzisiaj rozważyć właśnie. To słowa Piotra, które on wypowiedział, czy my jesteśmy skłonni, żeby je też wypowiadać? W mocy Pana oczywiście, bo w swojej mocy to my możemy dużo wypowiadać. I tak jak sam Pan powiedział to, że było dwóch synów. Ojciec miał dwóch synów. Jeden powiedział tak, ale nie zrobił. A drugi powiedział nie, ale potem zastanowił się, przemyślał i poszedł i zrobił. I wiemy, który wykonał tą wolę Ojca. Także niech Pan nam właśnie w tym pomoże dzisiaj wspólnie razem zobaczyć właśnie, jak to jest z nami. Ostatnio sobie mogliśmy mówić, że kiedy Pan mówi do swoich uczniów, no szczęśliwe wasze oczy, szczęśliwe wasze uszy. Wielu królów, proroków, sprawiedliwych chciało ujrzeć, chciało usłyszeć, ale im niestety nie było jeszcze dane. A oni mogli to mieć bezpośrednio, tak samo jak i my możemy to mieć. Ale możemy przejść dzisiaj w sposób, powiedziałbym, taki cywilizowany. Dzisiaj cywilizacja odrzuca to i mówi, to nie jest dla nas. My mamy swoje. Także nad tym się dzisiaj zagłębimy się w to, co tutaj możemy właśnie mieć pokazane.